Dzień dobry. Dzisiaj będzie odcinek o tym, jak to technologia coraz bardziej mnie denerwuje i jak przez tą technologię na razie nie będzie żadnego live Q&A o diecie ketogenicznej. To jest podcast bez edycji. Przed Państwem gospodarz podcastu Jerzy Rajkow-Krzywicki. Ale zanim przejdę do rzeczy, to chciałem powiedzieć, że jestem właśnie na autostradzie A2 pomiędzy Warszawą i Łodzią i uważam, że osoba, która tą autostradę zaprojektowała i zbudowała, powinna się smażyć w piekle. Po prostu jak można zrobić autostradę dwupasmową, gdzie ruchu jest przynajmniej na cztery pasy? No to przecież jest po prostu, to tylko w Polsce tak chyba można. Masakra. Nie da się po prostu jeździć tą drogą. Nie da się. To już teraz koniec marudzenia. Więc jakiś czas temu spytałem się was, czy byście chcieli zrobić Q&A na YouTubie w formacie live, tak, czyli żeby był na żywo, o diecie ketogenicznej. Sporo z was mi powiedziało, że tak. Natomiast ja walczę od jakichś 3 tygodni mniej więcej z infrastrukturą do live streamowania. No i niestety tak średnio mi to się na razie udaje. I też powiem szczerze, że nie bardzo mam ochotę dalej ładować w to czas. W sensie takim, że kiedyś można było na YouTubie po prostu z telefonu sobie live streamować. Natomiast YouTube ostatnio zrobił zmianę regulaminów, wprowadził takie ograniczenie, że kanały, które mają poniżej 1000 subskrybentów, nie mogą live streamować z telefonu. Ja mam poniżej 1000 subskrybentów, więc nie mogę live streamować z telefonu. No a jakoś podłączanie aparatu do OBS-a po jakiś tam Blackmagic Mini Ultra Studio, nie wiadomo co, to nie chce działać. W sensie czasami działa, czasami nie działa. Czasami ten obraz mam, czasami go nie mam. A tak czy siak na YouTube'a to nie leci. No robiłem już chyba 6 różnych testów i... No i się nie udaje, więc ja po prostu nie będę dalej już w to ładował czasu, bo też uważam, że technologia powinna być taka, żeby się ją łatwo używało, jeżeli ja marnuję tutaj kolejne wieczory na to, żeby spróbować to ogarnąć. To ja wolę sobie w tym czasie spać albo bawić się z dzieckiem i w związku z tym jako człowiek esencjalista podejmuję decyzję w tej chwili i mówię, że ja nie zrobię tego live Q&A na YouTubie, dopóki YouTube się nie ogarnie i nie sprawi, że zrobienie live'u na YouTubie będzie łatwe. No, więc jeżeli chcielibyście mi zadać jakieś pytania, to możecie mi je zadać pod tym odcinkiem teraz tutaj w komentarzu i zrobimy je tak w taki staroświecki sposób, zrobimy Q&A. No, wy napiszecie pytania, ja sobie te pytania zanotuję, czy tam jakoś gdzieś otworzę i po prostu nagram odcinek, w którym będę na nie odpowiadał. Co wy na to? Bo ja już nie mam ochoty dalej ładować czasów w jakieś po prostu niefajne sytuacje z tym live streamingiem. No i myślę, że właśnie bycie esencjalistą w życiu między innymi polega na tym, żeby potrafić się wymiksować nawet z danych takich obietnic. Ja wam dałem obietnicę, że tego live'a zrobimy, więc mówię, zrobimy kiedyś, w przyszłości, jak będzie to łatwe. A na razie zróbmy to po staroświecku. Pod tym odcinkiem czekam na pytania. Jak się ich zbierze pokaźna ilość, to wtedy nagram odcinek i na wszystkie wasze pytania po prostu w tym odcinku odpowiem. No i umówmy się, że tematem będzie dieta ketogeniczna. To wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu bez edycji. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Resztę odcinków bez edycji znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie www.bezedycji.pl. Wszystkiego dobrego!